Cześć, mówi Wasz Darek Kraśnicki i dzisiaj mam same dobre wieści dla pracowników ochrony fizycznej. Mają już niedługo ulec zmiany dotyczące zasady badań osób ubiegających się lub posiadających licencję właśnie tegoż to pracownika. Na stronie Ministerstwa Zdrowia znalazłem projekt, który lada moment zostanie na pewno zatwierdzony. Natomiast zasadniczą nowością tegoż to aktu prawnego jest możliwość wykonywania badań przez każdego lekarza medycyny pracy, ale który posiada dodatkowe uprawnienia do badań na broń. Oczywiście no, w zakresie konsultacji nadal znajduje się badanie psychiatryczne, badanie okulistyczne, badanie to nieszczęsne psychologiczne, ale na pewno już nie będzie obowiązkowego neurologa i laryngologa, tak jak było do tej pory. Nie będą chyba też obowiązkowe badania krwi. Dzięki temu cena z dzisiejszych aż 350 zł ma ulec troszeczkę obniżeniu do około 250, ale netto, także prawdopodobnie będzie doliczany VAT. No, może być to na pewno dużą ulgą dla Twojego portfela. Stworzona została również możliwość w końcu odwołania się od tego negatywnego orzeczenia do miejscowego, do lokalnego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Tak więc najważniejszą zmianą jest tutaj w końcu zrezygnowanie ze szpitali resortowych, wojskowych, policyjnych czy z wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Sam wiesz, że rzadko kiedy, jeżeli jesteś tutaj pracownikiem ochrony, udawało Ci się tam zrobić badania w jeden dzień, pomimo dość wygórowanej ceny. No, podobno też podejście do badanych było często dalekie od ideału. Jak było, tak naprawdę, wiesz na pewno lepiej ode mnie, ale to, jak to mówią Czesi, już sene vrati. Jest to już raczej przeszłość. Natomiast jak to będzie wyglądało teraz w praktyce? No w zasadzie czas niedługo pokaże, ale tak czy owak jest to szansa dla dużych przychodni medycyny pracy, potrafiących zabezpieczyć ten pełny badań, czyli psychiatra, okulista i psycholog uprawniony do badań na broń. Natomiast na tym kończę, lecz jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to możesz tutaj oczywiście skomentować to wideo. Natomiast więcej różnych innych informacji dotyczących pracowników ochrony, dotyczących badań okresowych do pracy oraz badań do licencji zabezpieczenia technicznego znajdziesz tutaj na moim blogu lekarzpracy.pl. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo. Minęła pewna era kilkunastoletniego monopolu jednostek resortowych w badaniach pracowników ochrony fizycznej do licencji.